Siemanko, dzisiaj niesamowity odcinek, ponieważ od Aorus Gigabyte dostałem kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080, o dokładnie tak jak jest tutaj napisane. Sprawdzimy ją sobie dzisiaj na Minecrafcie RTX, na Minecrafcie, który będzie wyglądał ultra realistycznie, przynajmniej jak na Minecrafta. Wiele osób mówi, że Minecraft dzięki technologii Ray Tracingu, która oferuje ta karta, jest totalnie nowiutką grą. Tak będzie, przekonamy się. Zapraszam was do linku w opisie, możecie wejść i sobie obczaić taką kartę, a my idziemy do gry i w trakcie gry jeszcze coś ciekawego wam powiem i przejdziemy Minecrafta. No i jesteśmy już w grze, w realistycznym Minecrafcie. Dlaczego realistycznym? Patrzcie na to światło. Jest włączony ray tracing, czyli śledzenie promieni. No patrz jak to wygląda klimatycznie. Niszczysz pochodnie i ciemno całkowicie. Pa, jak widać fajnie. Najlepsze jest to, że to jest Minecraft Bedrock Edition. Ja nigdy nie przeszedłem Minecrafta Bedrock Edition, więc jest to mój pierwszy raz, a Minecraft Bedrock Edition jest totalnie inaczej. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć tak super wyglądającego Minecrafta, pierwszy link w opisie sobie wejdźcie, no i zobaczcie ofertę. Także polecam, bo to jest karta dobra i do grania, i do streamowania, i do nagrywania. Generalnie sprawa wygląda tak, że z tą kartą nic wam nie jest straszne. Nawet taki Minecraft z ray tracing, patrz jak się światło odbija. Jakie to jest... Widzisz? Światło wpada przez szybę, ty. Ja się będę zachwycał wszystkim zamiast grać. Dobra, gramy. O kurde, jakie to jest dziwne. Jak w to się gra? Czekaj, da się tu jakoś... Aha, dobra. To jest stół rzemieślniczy? Ja mówię wam, nie grałem nigdy w Bedrocka, więc dla mnie to jest pierwszy raz, pierwsza styczność z tą gierką. Dobra, no speedrunner zjawy versus Minecraft Bedrock Edition. Wygląda to co najmniej dziwnie, ale spróbujemy to przejść. Jestem ciekawy jak walka ze smokiem będzie wyglądać na ray tracingu. Albo Nether, ty, w Netherze jest tyle lawy. Wiesz co, chyba się trochę zapędziłem z tym koblem, bo przez chwilę sobie patrzałem na drugi monitor. 15 powinno nam wystarczyć totalnie na wszystko. Także poczekajcie, zróbmy sobie siekierkę. Siekierką sobie wywalmy trochę więcej tego, trochę więcej drewna. Jak ja dawno w ogóle nie przechodziłem Minecrafta na odcinku, ale dziwnie się gra na tym Bedrocku, szczerze wam powiem. Ja też nie znam wszystkich mechanik, dlatego na przykład będziemy smoka bić chyba strzałami i łukiem, bo ja nie wiem, czy tutaj działają łóżka na przykład. Bo ja tu skróty klawiszowe nie działają tych, co używam. Ja pierdzielę. Okej, tak, 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 tak. I czegoś mi brakuje? Nie mam wszystko, dobra. Giera się tutaj guzikami przykłada, ty to będzie... Co jest? Ty łódki nie mogę zrobić. Co? Tu jest drewniana łopata. Dobra, nie zabieram też łóżek, bo nie będę bił smoka łóżkami, bo nie wiem, czy w tej wersji, czy w tym Bedrocku coś da się, czy się nie da. W każdym razie mam ze sobą dużo jedzenia i golema trzeba by było łyknąć. Dobra, będziemy go bić w ten sposób. Please. 5! Uhu. Nie dość, że mam super kartę, to mam super drop. Widzicie, dzięki tej karcie mam super drop. Dobra, zabieram to. Jedno łóżko sobie weźmiemy, przyda nam się, żeby się przekimać i ustawić respawna. Dobra, mamy 5 i teraz pytanie, co my chcemy. O, tam jest czurcz. Patrz, jak to fajnie wygląda w czurczu. Odbija się normalnie, widzicie? Odbija się to, co jest za nami. Ale mnie nie widać. Nie istnieje, Steve, nie istnieje. Schowamy się tu w cieniu przed słońcem. Rozłożymy sobie to na ten. A tu się... Ło, jak on to jeba! Dla mnie wszystko jest tutaj nowe, wszystko. To są chyba bloki złota. Okej, dobra, czekajcie. Mamy fajny portal z blokami złota, z lawą. Mamy złote, więc nie będą nas pigliny atakować. Super. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu tu są trochę inne teksturki, no to pobrałem to z oficjalnej strony NVIDII. Dobra, czekajcie, ale wiecie co jest najlepsze? Ja tu wioskę widziałem, więc jeszcze jednego golema ubijemy i będziemy mieć wszystko. Ty, z tego będziemy mieć emeraldy na łuk i na strzały. Pa, ile oni tego tu mają? Dobra, zabieramy wszystko. Ale jest trochę klimacik na tej pustyni, powiem wam szczerze, przez ten ray tracing. Dawaj, 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 nie robiłem tego na Bedrocku. Olo, on biegnie. Dobra, mam nadzieję, że tutaj działa to tak samo. Pa, zwiesił się. Dobra, mamy 10, ty 5 i 5, co jest? Robimy komposter, to na 100%. Powiem wam, że Giga potrzebuje gravelu i nie zabrałem go. Jak to wygląda, ty? To jest woda? Nie gadaj. A to jest woda, ty. O, i zapada powoli noc, idziemy spać. O, jak się woda załamuje. Ja, ty w ogóle nie widać, że to jest tak głęboko, ty. To będzie żwir? O, mamy żwir, dobra. Teraz musicie mi dać chwilę, bo muszę dropnąć 3 flinty. W tym czasie możecie wejść w pierwszy link w opisie i zobaczyć ofertę NVIDII. No, potrzebujemy Fletcher też, okej. Okay. I co, ty sprzedajesz? Okej, okay, mam... Jakie to jest menu dziwne. Ale nie sprzedajesz za to, co chcę. Da, ty masz za sticksy, okej, okay, dobra. Chodź tu, wracaj. No co za głąb. Mam nadzieję, że oni w tej wersji mogą za pszenicę się wymieniać. No bo cały czas widzę ziemniaki i marchewki, tylko no co jest? Dobra, jest, już myślałem, to jakiego ja miałem pecha, ty. Mamy 16 emeraldów, kozak. Okej, okay, stać nas na łuk. Dobra, nawet na 2.
W razie czego, jakbym padł. Na pewno będzie to najładniejsze przejście Minecrafta, nie najszybsze, aczkolwiek idziemy po te bloki złota. Pierwsze co potrzebujemy w ogóle to drewno, bo już widzę, że mi się skończyło. Mamy ostatni pieniek, wywalamy go, okej. Okay. Dobra, potrzebuję tak, jeden żelazny kilof, jedno wiadro i jedną zapalniczkę, okej. Okay. Po pierwsze, po drugie potrzebujemy tutaj spawn pointa. Szczerze mówiąc przydałaby się jeszcze jakaś woda i drewno, bo bym zrobił skrzynkę. Nie umiem na bedroku grać, więc nie wiem czego się spodziewać. No, także drewno pozyskujemy. I jeszcze na szybko woda. Zróbmy sobie skrzynkę jedną i odłóżmy do niej tak łuk, jakieś strzały. Możemy sobie trochę wziąć ze sobą, w razie czego. Dobra, myślę, że to jest cały set, który zabieramy ze sobą. I teraz tak, miejmy nadzieję, że na bedroku portal zadziała w taki sam sposób. 2, 3, 4 i woda. No krystalicznie czysta bym powiedział, dobra. Ja nie wiem gdzie mam to postawić. Ja nie wiem gdzie mam to postawić, ty. To jest tak realistyczny Minecraft, że ja nie wiem gdzie mam postawić tą lawę, ty. Teraz żeby nie zepsuć, czekajcie. Dobra, odpalmy. Dobra, działa. Wywalamy teraz to. Zbieramy bloki złota, raz. I tutaj, widzowie, zauważyłem trzeci blok. Więc idziemy do środka, mając 27 złota. To może się udać, jeżeli chodzi o ten. Wchodzimy, miejmy nadzieję, że to będzie to. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ale to wygląda, ja pierdzielę, ty. Okej, tak sprawdziłem, czy jak macie 24 czanki, to coś zmienia, ale tu mam 24, a teraz mam 12. Nie ma różnicy, nie? Ale to dlatego, że w Netherze jest po prostu mgła, nie? Trzeba by było jakoś koordynaty nasze zapisać, ale nie włączyłem sobie koordynatów. Więc powiedzmy, że idziemy na czuja. Jesteś piglinem zwykłym. Wskakuj do dziury. O, ja wskakuję z tobą, może być. Najgorsze jest to, że gramy na nowej wersji Minecrafta, nie? Ja nie wiem, jak na bedroku się pozyskuje itemki. Czy z handlu z piglinów najlepiej? No zaraz się teoretycznie przekonamy, nie? Odporność na ogień, to się nam przyda, okej. Okay. To jest złoto, pa! Złoto świeci, ty, to łatwo złoto zauważyć. No i perły, żebym wiedział, że dajesz, chociaż jedne. Razie, wykopiemy, on się na nas powinien obrazić. Dobra, obraził się, super. Walimy go do tej dziury naszej teraz, patrz, on powinien zauważyć złoto. O, git, widzicie? We dwójkę teraz będą się wymieniać. Są perły! 4, okej, okay, okej, okay, dobra. Przynajmniej wiemy, że jest sens ten dropić. I jak to fajnie wygląda, ty. Oni już to przetradowali, ty, jak szybko. Powiem wam szczerze, że trochę jestem zawiedziony, że tylko 4 perły dostałem. W każdym razie, zbieram sobie złoto, póki mogę. Co to jest? Brązowy grzyb tak świeci? Okej, okay. Najgorsze jest to, że przez ray tracing, bo ona odbija, odbija te światła, nie? To tutaj jest tak ciemno, że ja muszę tak się skupić, żeby wiedzieć, czy dobrze idę. W sensie, to jest fajne, jest o wiele trudniejszy Nether niż był wcześniej. A i pewno zapytacie, Noliv, co uważasz, co jest trudniejsze, Bedrock czy Java? Dla mnie Bedrock, ale tylko dlatego, że na nim nie grałem. Pewno gdybym grał na nim dłużej, to by dla mnie był łatwiejszy niż Java, no to logiczne akurat. Oło, jakie on bomby szybkie sadzi. Czekaj, bo ja nie jestem sobie... Okej, dobra, ale to jest klimat, jest... Ej, to jest mega ciężki speedrun. Ja pierdziele. Spadam. Nic nie widzę, czat. Czat, nie wiem co tu mam zrobić, serio, nie wiem, w sensie jest tak ciemno, jak wyjdzie to jakiś ciemny szkielet, ty wspomnę. Tu jest przepaść, ja nie wiem gdzie ja stałem bloki, czekaj, przejdę tu? Jezus, czat, nie wiem czy ja mogę tu spać. Widzę spawner, jest okej, okay, dobra, czekajcie, mamy potę. Ja na shifcie tu idę wszędzie, nie obchodzi mnie to, czat, nie obchodzi. Znaczy widzowie, Jezu, daj tu, ja się już. I jaki tu jest klimat. Ej, powiem wam szczerze, że ja myślałem, że na Javie jakieś wyzwanie sobie ciężkie robiłem, ale to z tym ray tracingiem to jest no, najcięższe wyzwanie. 7 pałeczek i spadamy. Mamy 4, okej. Okay. Mam zapalarę? Ty, dobra, mam czat, to jest 200 IQ, czekajcie. Przez zapalę to będę widział. Dobra, widzimy teraz. Jak one do ciebie strzelają, to cię puszują. Idą do ciebie, biegną. A tu chyba można spamować. Ta, tu można spamować. Dobra, dobra, ja nie wiedziałem, tu można spamować, tu się nie ładuje cios. Dobra, jeszcze jedna pałeczka i spadamy stąd. Patrzcie ciągle na tą ikonkę Fire Resista, nie? No, weź drobni, drobni też. I jestem, dobra, mamy 8, jestem full bezpieczny, spalamy stąd. Jak nie jestem pewny, to sobie mogę podpalić. Dobra, dobra, dobra. Powiem wam szczerze, że klimat jest... O nie. Won. Dobra, padł. I tu na górę, ja się pamiętam, że się podsadzałem. Jej, udało się chyba. Jeszcze nie będę nic mówił, bo jest lawa. Ale nie, ja mam fire... Koniec, fire resista mam. Dobra, dobra, trzeba jednak uważać. Wróciliśmy do miejsca początkowego. Pytanie, czy jest szansa na jakieś perły. Dobra, chłopaki. Rzucaj ta. Tylko oni rzucają ten czerni, czyli oni są... Czyli my gramy na wersji 1.16 chyba 4, więc tutaj jest słaby trade z piglinami, szczerze mówiąc. Mała szansa jest na to, że pigliny coś rzucą, więc nie wiem, czy nie zrezygnować i nie pójść alchemika respić. Dobra, mamy te 4 perły, musi nam na razie wystarczyć. Dobra, łóżka zabieramy. Lecimy. Wiecie, co możemy zrobić?
Możemy sobie zrobić oczy kresu, chociaż nie mamy wszystkich. Okej. Dobra, włączyłem sobie kordy. Udało mi się to zrobić na całe szczęście, także mamy kordy w lewym górnym. Jest kolejna wioska, dobra. Czyli jest szansa potencjalnie na jedzenie. Bo jeżeli spróbujemy z jedzenia jak najwięcej ogarnąć, a potem spróbujemy sobie ogarnąć z patyków i miejmy nadzieję, że da nam perły. Sprzedajemy mu wszystko, co się da. Jeszcze sobie zrobimy... O, właśnie, właśnie. O, dobra, mamy. Jest koleś za Stixy, okej. Okay. To ja robię rozbiórkę domu i widzimy się za jakieś 10 minut. Dobra, gościu, tradujemy się. Lecimy, byku, lecimy. Ile trzeba tego u ciebie nakupić w tej wersji, gościu? Dobra, są perły na całe szczęście, dobra. Ale patyków, ojojoj, patykowy król. Teraz możemy perełki, raz, dwa. Wiecie co? Jestem z Fletcherem do innej wioski. O, no i od razu trzeba było tak zrobić. Co to jest? Ale koks miejsce, ty. Dobra, nice. Wracamy, 35 mamy. 7 perełek plus weku... No mamy... Dobra, idziemy, idziemy. Będzie, będzie. Ty, no nie, to jest mój faworyt, naprawdę. Yeah. Dobra, spadamy stąd, bo ja mam przejść Minecrafta, a nie się zachwycać takimi rzeczami. 7 perełek, dobra. 7, 9, mamy wystarczającą ilość. Nawet na razie nie wiem, ile mam zrobić. 6 żelaza możemy sobie coś zrobić. Mamy hełm już, nie? Dobra. Zróbmy sobie buty. Dobra, lecimy. Rzucam sobie potkę na Fire Resistance na pewno. Jeju, każdy surowiec tak pięknie wygląda. No nie boimy się, że wpadniemy do lawy. Oż kurczaczki, ciemno. Kurczę, nie mam zapalniczki. Jakbym miał zapalniczkę, to by było kozak. Co? Myślałem, że to jest tak pod górkę, pa! A tu woda się rozlała. Ja się boję, ludzie. Pa to! Dawaj mi pochodnie. Brak pochodni to jest oznaka, że nie jest dobrze. O, jest portal. Jok. Nie, niszczę ten spawner, sorry. Jak klimatycznie tu jest. Dobra. Zamurujmy się. Łóżko. Idziemy spać, żeby mieć spawn pointa. Wywalmy to. Wywalmy to. Mam nadzieję, że się nie zdespawnuje przez ten czas. Tu jest oko, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Okay. Jeden, dwie perły, dobra. Będzie się, żeby raz cię uratować i... Jo, co jest? Ty sufit się odbija. Ale jaśniutko. A te perły dziwnie latają. Już myślałem, że jakoś poleciała. Dobra. Nigdy nie walczyłem ze smokiem na bedroku jak coś. Nigdy. Ty, mam nadzieję, że tak się da jak w jawie. Ty, no bo jak tak się nie da, to ja bloków nie wziąłem. Da, o wiele trudniej się strzela w jawie, 100%. Co jest? Nie widać tych kuli, nie słychać jak on puszcza. Ale co jest nie tak? Co on nam... Nie żyje. Nie żyje czas. Nie żyje, nie żyje. O nie, 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 co ja zrobiłem? Jak ja mam teraz się tam podbudować? To jest przy tej pochodni. Muszę powiedzieć, że niestety Minecraft mi pokonał. Zrobiłem najgorszy ruch. Nie mogę w żaden sposób się już uratować. Moi tam się zdespawnują, nic się nie da zrobić. Także żegnam się z wami tutaj. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że w pierwszym linku w opisie macie po prostu ofertę tutaj, więc możecie sobie wejść, zobaczyć. Ja na pewno jeszcze raz zagram na Bedrocku, bo chciałbym go przejść. Także zostawcie łapkę, kliknijcie w link, to może taki odcinek się pojawi. Trzymajcie się. Ale to pomieszczenie bez pochodni ma klimat. Dobra, jednak bedrock jest ciężki. Cześć! Podsumowując, na karcie miałem dużo FPS-ów, wszystko działało mega płynnie. Dodatkowo, jeżeli chcecie nagrywać na YouTubie, to taka karta jest bardzo fajną rzeczą, ponieważ wszystko da się na niej zrobić. Totalnie całe nagrywanie wam na niej pójdzie i nie będziecie mieć ani jednego laga. W streamach jeszcze lepiej działa, także polecam. Ja sam sobie zainstalowałem i zostawiam ją w komputerze. Zachęcam do linku w opisie, trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.